A teraz, drodzy Państwo, po tych wszystkich wstępach przechodzimy już do konkretów i zaczynam Państwu czytać rozdział pod tytułem właśnie Szwajcarska demokracja szansą dla Polski. Sukces szwajcarskiej demokracji. Głównym założeniem demokracji jest udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im udział ten jest większy, tym bardziej ustrój spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym przykładem wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest model szwajcarski, określany przez wielu badaczy demokratycznym fenomenem. Szwajcaria jest jedynym krajem o tak bardzo wysoko rozwiniętych instrumentach demokracji bezpośredniej i bez wątpienia pod tym względem wyróżnia się na tle innych demokratycznych państw. Sukces szwajcarskiej demokracji bezpośredniej można scharakteryzować w następujących punktach. Punkt pierwszy. Konstytucja szwajcarska jest podstawą szwajcarskiego sukcesu ustrojowego. Numer dwa. System polityczny Szwajcarii zmieniał się, a jego demokratyczny charakter dojrzewał i doskonalił się na przestrzeni wieków. Numer trzy. Istotnym elementem tego systemu jest duża niezależność i samodzielność kantonów i gmin, które są podstawą szwajcarskiej demokracji oddolnej. Punkt czwarty. Pod względem systemowo-ustrojowym główne cechy charakteryzujące Szwajcarię to trójstopniowy federalizm połączony z zasadą subsydiarności. Później sobie to wszystko powyjaśniamy. Numer 5. Zgromadzenie federalne, czyli odpowiednik polskiego parlamentu, stanowi najwyższą władzę rządzącą w Szwajcarii. Tak zwane rządy zgromadzenia. Numer 6. Skład Rady Federalnej, czyli odpowiednik z kolei polskiego rządu, będącej organem wykonawczym, wyłaniany jest na podstawie tak zwanej formuły magicznej, której najsilniejsze partie polityczne, to według której najsilniejsze partie polityczne, ugrupowania językowe i religijne winny być w niej reprezentowane. To jest, drodzy Państwo, bardzo ważny punkt, dlatego że kiedy mówimy o tym, że w Szwajcarii nie ma partii rządzącej, ale jest rząd, no to pytanie zachodzi takie, to skąd ten rząd się bierze? I tutaj ten punkt szósty właśnie mówi o tym, że rząd, czyli ten skład właśnie Rady Federalnej, czyli odpowiednik polskiego rządu, wyłaniany jest na podstawie tak zwanej formuły magicznej, według której najsilniejsze partie polityczne, grupowania językowe i religijne winny być w niej reprezentowane. Innymi słowy, rząd w środowisku demokracji bezpośredniej Szwajcarii jest wyłaniany spośród tych ugrupowań, o których powiedziałem, czyli partie polityczne, ugrupowania językowe i religijne, że one powinny być reprezentowane i one są reprezentowane przez tych swoich reprezentantów i dopiero to ciało jest rządem. Czyli mamy rząd, ale ten rząd nie jest partią rządzącą. Czyli mamy partię, ale żadna z partii nie jest partią rządzącą. To jest jeden z takich podstawowych i głównych filarów właśnie funkcjonowania tego systemu społecznego, funkcjonowania społeczeństwa, jakim jest demokracja bezpośrednia. Ja to komentuję tu i teraz tak na gorąco, dlatego że po przeczytaniu samego tego szóstego punktu to powstałoby tysiące pytań, no dobrze, to jak ten rząd tam, on funkcjonuje, z czego się składa? Punkt siódmy. Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii daje obywatelom możliwość poruszania kwestii i decydowania w sprawach,
które w innych warunkach nigdy nie stałyby się obiektem zainteresowania władz. Numer 8. Zasadniczymi, a przepraszam, jeszcze wrócę do tego siódmego punktu, bo ten siódmy punkt należy interpretować w ten sposób, że demokracja bezpośrednia Szwajcarii daje obywatelom możliwość poruszania kwestii i decydowania w sprawach, które w innych warunkach nigdy nie stałyby się obiektem zainteresowania władz. Czyli tak zwane władze mogą czegoś, co ludzi boli, co im się ludziom nie podoba, mogą tego czegoś nie dostrzegać nawet. To nie chodzi o złą wolę, ale chodzi o to, że oni tego mogą po prostu nie zauważać. W demokracji bezpośredniej to, co nas boli, to, co nam przeszkadza, to, co chcielibyśmy mieć, mamy możliwość zasygnalizowania właśnie rządowi. A bez demokracji bezpośredniej to ci tam na górze niewiele się interesują tymi, którzy są na dole, jakkolwiek te procesy, czy te problemy takie na dole, na poziomie gmin, czy powiatów i tak dalej, one są istotne dla ludzi z tych gmin i powiatów, ale ci tam na wiejskiej mogą nawet o tym nie wiedzieć. A demokracja bezpośrednia pozwala społeczeństwu zwrócić uwagę na to, że coś się społeczeństwu nie podoba albo coś społeczeństwo chce. Inaczej to byłoby niemożliwe. Czy raczej jest niemożliwe. Punkt 8. Zasadniczymi instrumentami demokratycznymi w tym państwie są referendum, inicjatywa ludowa i zgromadzenie ludowe. Ja raczej wolę określenia inicjatywa obywatelska i zgromadzenie obywatelskie, co lepiej troszkę brzmi raczej niż ludowe, przy czym dojdziemy jeszcze do tego, to zgromadzenie ludowe musi być troszkę później wyjaśnione. 9. Inicjatywa ludowa ma charakter innowacyjny. Oznacza to prawo do inicjatywy ustawodawczej dla obywateli oraz ugrupowań politycznych i społecznych. To jest właśnie ta inicjatywa obywatelska. 10. Referendum jest narzędziem kontroli władz, kształtowania ustroju i jest wyrazem woli społeczeństwa. Szanowni Państwo, to zdanie tego punktu 10 powinno być wykute w skale, dlatego że to stanowi trzon funkcjonowania społeczeństwa w środowisku demokracji bezpośredniej. Czyli, jeszcze raz, referendum jest narzędziem kontroli władz. O to nam tu chodzi, bo poprzez referendum społeczeństwo, naród kontroluje władzę, nie odwrotnie. Dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie czymś innym, a dzisiaj naród polski nie ma takiej możliwości, żeby kontrolować władzę. A referendum, ale to prawdziwe referendum, które istnieje w demokracji bezpośredniej, to referendum jest kontrolą społeczną władzy. Jest też właśnie kształtowaniem ustroju i wyrazem woli społeczeństwa. Kształtowaniem ustroju, bo poprzez odpowiednie na przykład inicjatywy obywatelskie czy weto obywatelskie, to obywatele danego kraju kształtują ustrój tego kraju. No i jest wyrazem oczywiście woli społeczeństwa. Czyli innymi słowy, referendum w środowisku demokracji bezpośredniej jest głównym narzędziem funkcjonowania tego systemu. Czyli kształtowanie ustroju jest narzędziem kontroli władz, no jest wyrazem woli społeczeństwa, co stanowi najważniejszy element. Wszystko w demokracji bezpośredniej dzieje się, wszystkie krytyczne rzeczy dzieją się z woli społeczeństwa, a nie z woli jakiegoś skorumpowanego, przekupionego urzędnika czy polityka. Punkt 11.
Trudno jest porównać system demokracji bezpośredniej w Szwajcarii z systemami politycznymi innych państw, ponieważ jest to system unikatowy w skali świata. No i teraz mamy taki wstęp tutaj. Wielokulturowa, uboga w bogactwa naturalne i górzysta Szwajcaria funkcjonuje w zasadzie niezmiennie od drugiej połowy XIX wieku. W tym państwie nie liczą się głoszone hasła. Pochodzenie, bogactwo czy kolor skóry, lecz przede wszystkim merytoryczne argumenty i ochrona własnych obywateli. Po 1848 roku, kiedy wprowadzono w życie szwajcarską konstytucję i obowiązujący do dziś ustrój, Szwajcaria przekształciła się z zacofanego i biednego narodu w społeczeństwo cieszące się niespotykanym w świecie dobrobytem i stabilnością polityczną. Dzięki odważnym rozwiązaniom systemowym i instytucjonalnym, które oparte są na instrumentach demokracji bezpośredniej, korzystnej sytuacji ekonomicznej i specyficznym okolicznościom historycznym, kraj ten, w którym istnieje cała mozaika mniejszości narodowych, językowych i religijnych, radzi sobie skutecznie w sytuacjach konfliktowych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W doktrynie wielu państw podkreśla się, że pojęcie demokracji bezpośredniej charakteryzuje system rządów obowiązujący w starożytnych Atenach i innych demokracjach greckich. Dziś natomiast można mówić o demokracji półbezpośredniej, ponieważ nie są równocześnie spełnione dwie przesłanki konieczne do uznania współczesnych instytucji za klasyczny model demokracji bezpośredniej, czyli zaistnienie jedności miejsca i czasu oraz udział całego zbiorowego podmiotu suwerenności we wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji od zgłoszenia wniosku aż do zatwierdzenia decyzji. I tutaj jest przypis numer jeden, mówiący odnośnie podmiotu suwerenności, mówiący tak. Podmiot suwerenności to zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Czyli inaczej mówiąc, ta suwerenność nic sobie nie robi, że tak powiem, z obcych korporacji, ale do tego trzeba dojść. I czytam dalej. Biorąc jednak pod uwagę ostateczność głosu suwerena przy realizacji decyzji, można uznać, że znaczna większość instrumentów umożliwiających udział obywateli w realizacji władzy w Szwajcarii ma charakter demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia wywarła istotny wpływ na historię Szwajcarii oraz jej obywateli. Nic tak bowiem nie jednoczy ludzi, jak świadomość podstawowej wartości ich demokratycznych, suwerennych praw i opieka nad wspólnie wypracowanym bogactwem. Na usta ciśnie się pytanie, dlaczego Szwajcaria, bogaty, położony w centrum Europy kraj, posiadający długą historię współistnienia wielu kultur, wybrała niespotykaną gdzie indziej drogę rozwoju. Celem tej książki jest udzielenie odpowiedzi właśnie na to pytanie. Szwajcarski sukces jest rezultatem wielu politycznych, ekonomicznych, społecznych i psychologicznych czynników, które w zasadzie idealnie się ze sobą zgrały na przestrzeni dziejów tego kraju. Po pierwsze, Szwajcaria jest narodem opartym na woli politycznej
Inaczej bowiem nie mogłoby powstać państwo złożone z różnych mniejszości etnicznych, językowych i religijnych. Od początku państwowości szwajcarskiej ogromne znaczenie miała wola jego współtwórców i zasada wypracowywania kompromisu. Gminy i kantony były nie tylko zróżnicowane, lecz także skłócone. To właśnie wola i kompromis oraz związana z tym akceptacja poglądów przeciwników politycznych leżą u podstaw systemu demokracji bezpośredniej. Szwajcarzy nigdy nie odnieśliby takiego sukcesu politycznego i ekonomicznego, gdyby nie te cechy charakteru narodowego. Cechy, które zostały wypracowane przez wieki biedy, konieczności obrony swojego terytorium przed potężnymi sąsiadami i współistnienia w wielokulturowym, zróżnicowanym społeczeństwie o długiej tradycji samodecydowania o sobie. Szwajcarski rząd jest formowany w sposób kolegialny, uwzględniający wszystkie cechy szwajcarskiej różnorodności. Sprawia to, że bardzo trudno jest szybko zmienić prawo. Każda uchwalana ustawa może być poddana referendum ogólnokrajowemu. Dzięki temu w zasadzie nie jest możliwa nagła zmiana kierunku polityki Szwajcarii. Po drugie, okupacja francuska na przełomie XVIII i XIX wieku wpłynęła pozytywnie na rozwój szwajcarskiej państwowości. Mamy wiele przykładów w historii Europy i świata, które wskazują na pozytywny efekt rozwoju instytucji państwowych i konsolidacji społeczeństwa w okresie podboju, najazdu czy okupacji. Podobnie było w Szwajcarii, gdy Napoleon objął pełną kontrolę nad krajem. W konsekwencji utrwalił się model państwowości, który z jednej strony przejął szwajcarską tradycję oddolnej demokracji, a z drugiej, dzięki Napoleonowi, wprowadził zasady państwa prawa. I to jest przypis numer 3. Państwo prawa to koncepcja państwowa, w którym stanowione w procesie demokratycznym prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności. W państwie prawa organy i instytucje państwowe mogą działać jedynie w zakresie określonym przez prawo. Natomiast obywatele mogą czynić to wszystko, czego prawo nie zakazuje. Drodzy Państwo, jest to bardzo ważny przypis. Dlaczego? Dlatego, że on ma, jak gdyby odzwierciedla słynną ustawę Wilczka. Wszystko, co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone. To jest niezwykle ważny element rozwoju każdego państwa, a przede wszystkim rozwoju przedsiębiorczości. I ta przedsiębiorczość, przypominacie sobie Państwo, zaraz na początku tych zmian ustrojowych, ta przedsiębiorczość dzięki takiemu podejściu tej ustawy Wilczka, ona buchała po prostu w Polsce. Ludzie się dorabiali na sprzedawaniu ogórków kiszonych, kapusty kiszonej i tak dalej. I to było coś wspaniałego. To, że się jedni dorobili szybciej, inni dorobili się wolniej, to nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, że ta ustawa pozwalała na wykorzystanie wszelkich rezerw, zasobów intelektualnych Polaków do tworzenia własnych przedsięwzięć, własnych firm. Więc jak najbardziej tego typu ustawa jest jak gdyby częścią właśnie tak jak tutaj mówiliśmy, funkcjonowania państwa, ale państwa prawa. No i to był ten drugi punkt. No, po trzecie, na rozwój systemu politycznego Szwajcarii pozytywnie wpłynęła neutralność państwa. To z tym się trzeba zgodzić.
Podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku Szwajcaria uzyskała status państwa wieczyście neutralnego. To jest przypis czwarty. Państwo wieczyście neutralne to państwo, którego neutralność jest stanem trwałym. Do uzyskania statusu państwa wieczyście neutralnego nie wystarcza jednostronna deklaracja państwa. Musi ona zostać uznana przez inne państwa, czyli innych członków społeczności międzynarodowej. Trwała neutralność wynika z umowy międzynarodowej lub decyzji samego państwa, ale akceptowanej przez społeczność międzynarodową. W uchwalonej w 1848 roku pierwszej konstytucji Szwajcarii kraj usankcjonował prawnie swoją neutralność i określił zasadę autonomii kantonów. Był to zdecydowanie punkt zwrotny w historii Szwajcarii. Wcześniej targanej wojnami religijnymi i konfliktami międzykantonalnymi. Kraj skupił się na obronie swoich granic i utrzymania wewnętrznego pokoju, zamiast angażować się w konflikty międzynarodowe. Pierwsza wojna światowa była prawdziwym wyzwaniem dla Szwajcarii. Kraj był neutralny, ale nastroje wśród obywateli zależały od miejsca zamieszkania. Szwajcarzy z części francusko- i włoskojęzycznej popierali państwa ententy, podczas gdy większość części niemieckojęzycznej sympatyzowała z państwami centralnymi. Było wiadomo, że jeśli Szwajcaria złamie warunki neutralności i zaangażuje się w konflikt, dojdzie do krwawej wojny domowej i rozpadu państwa. Dlatego rząd nieustannie odwoływał się do szwajcarskich ideałów i apelował o jedność narodową. Szwajcaria wyszła z tej próby zwycięsko. Praktycznie nie została dotknięta przez pierwszą wojnę światową, która zrujnowała niemal całą Europę. Podczas II wojny światowej kraj również potrafił zachować neutralność. Przede wszystkim dzięki korzystnej sytuacji geopolitycznej, lecz także za sprawą doskonale uzbrojonej armii typu milicyjnego oraz solidnym bankom przestrzegającym tajemnicy bankowej. Po czwarte, istotnym czynnikiem rozwoju systemu demokracji w Szwajcarii jest bogactwo tego kraju. Nie trzeba nikogo przekonywać, że stabilność polityczna jest kluczem do rozwoju gospodarczego kraju, ale i vice versa. Rozwój gospodarczy i dobrobyt zapewniają stabilizację polityczną. System demokracji bezpośredniej jest kosztowny i aby go utrzymać, potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Tu rodzi się pytanie, skąd się wziął dobrobyt w tym małym alpejskim kraju, pozbawionym surowców i dostępu do morza? Struktura ekonomiczna Szwajcarii opiera się głównie na przemyśle precyzyjnym i chemicznym, turystyce, rolnictwie zorientowanym na eksport oraz bankowości i usługach finansowych. We wczesnym średniowieczu górale w Alpach zrezygnowali z uprawy roli, ograniczając się do hodowli zwierząt mlecznych oraz do produkcji mleka i serów. To dlatego światową wizytówką Szwajcarii są jej słynne do dzisiaj sery i czekolady. Konflikty religijne w Europie sprawiły, że w Genewie, zdominowanej od XVI wieku przez Kalwina, pojawili się francuscy hugenoci, którzy zajmowali się produkcją zegarków. Był to początek przemysłu zegarmistrzowskiego Szwajcarii. Zegarki niemal od razu zaczęły być eksportowane do bogatszych krajów europejskich. W XIX wieku szwajcarskie Alpy zostały odkryte przez
zamożnych Brytyjczyków. To oni jako pierwsi zdobywali najwyższe szczyty tego kraju. W ten sposób rozwinęła się turystyka. Pod koniec XIX wieku, w epoce industrializacji, rozwinął się przemysł tekstylny, a z niego wyrósł chemiczny, mechaniczny i farmaceutyczny. Przemysł szwajcarski nie miał żadnych ograniczeń patentowych. Poza tym Szwajcaria wprowadziła bardzo niskie cła importowe, dzięki czemu szwajcarskie produkty stały się konkurencyjne. W 1934 roku wprowadzona została tajemnica bankowa, będąca bezpośrednią przyczyną rozwoju sektora finansowego. Tak sprzyjające rozwojowi gospodarki warunki wpłynęły na polityczną stabilizację kraju i zaczęły przyciągać do Szwajcarii licznych imigrantów, wśród których znalazło się wielu przedsiębiorców. Prawdziwy boom gospodarczy w Szwajcarii zaczął się jednak po II wojnie światowej, gdy zniszczona Europa podnosiła się z ruin. Ponieważ szwajcarska gospodarka i przemysł pozostały niezniszczone, to kraj zaczął masowo eksportować swoje produkty do zrujnowanych przez wojnę sąsiadów Niemiec, Francji i Włoch. Późniejszy okres zimnej wojny również okazał się sprzyjający. W szwajcarskich bankach lokowane były pieniądze zachodnich polityków i przedsiębiorców, tak zwanej czerwonej arystokracji z Europy Wschodniej oraz dyktatorów z całego świata. Po piąte, Szwajcarzy są odpowiedzialni za siebie i swoje otoczenie, a ponadto cechuje ich pracowitość. I tutaj taka moja drobna uwaga. Szanowni Państwo, moje doświadczenia, które mam z moich czasów, kiedy żyłem poza Polską 22 lata, mogę powiedzieć tak, że ta pracowitość cechuje również Polaków. To nie jest tak, że Polak to jest leń śmierdzący. Wystarczy pokazać, popatrzeć, jak Polacy potrafią ciężko pracować. I to jest widoczne w wielu, wielu krajach. Ja to obserwowałem sam. A więc to nie jest tak, że my nie jesteśmy pracowici. Nam trzeba tylko za to zapłacić. Nazywa się ich, czyli Szwajcarów, narodem policyjnym, ponieważ każdy dobrze strzeże wspólnego dobra. Sami decydują o każdej dziedzinie swojego życia, więc dbają o własność publiczną jak o swoją. Odnosi się to również do polityki, którą uprawia się w Szwajcarii aktywnie, przede wszystkim na poziomie gminy. Szwajcarzy uczą się współodpowiedzialności za wspólne dobro już od dziecka. To procentuje później w dorosłym życiu. Decyzje podejmowane w ramach referendum nie są pochopne, lecz dokładnie przemyślane i podejmowane z poczuciem odpowiedzialności za siebie, za państwo i za przyszłe pokolenia. Wieki biedy i ubóstwa odbiły się pozytywnie na pracowitości helweckiego narodu. Praca dla Szwajcarów stanowi dużą wartość i jest kultywowana w społeczeństwie. Sondaże pokazują, że dla Szwajcarów jest prawdziwym źródłem nie tylko bogactwa, lecz także satysfakcji. Poza tym bardziej cenią funkcjonalność niż zbytek. Mało komu imponują dobra materialne. A jeśli nawet tak jest, to nikt tego nie pokazuje na zewnątrz. Odpowiedzialność za wspólne dobro jest zdecydowanie ważniejsza od bogactwa. A praca jest wartością samą w sobie, nie tylko źródłem utrzymania. Po szóste, często zapomina się o tym, jak wielką rolę odgrywa w rozwoju społeczno-politycznym państwa edukacja. W Szwajcarii jest ona określana nie bez przyczyny bogactwem narodowym.
System oświatowy skonstruowany jest pragmatycznie i opiera się na dwóch filarach: kształceniu ogólnym i kształceniu zawodowym. Żadna z wybranej drogi nie zamyka uczniom drzwi bezpowrotnie do dalszego kształcenia. Jeśli ktoś na przykład kończy szkołę zawodową, szkołę średnią, może dodatkowo zrobić tak zwany roczny kurs dokształcający i studiować zupełnie inny kierunek. Dlatego w Szwajcarii mówi się, że każda droga edukacyjna prowadzi do zamierzonego celu. Poza tym uczniowie uczą się tak zwanego biznesu nie w wyższych szkołach, lecz w praktyce, od podstaw. Ciekawe, że szkoły zawodowe i branżowe są bardziej popularne niż szkoły ogólnokształcące. Po siódme, mentalność Szwajcarów odgrywa istotną rolę w rozwoju i utrzymaniu systemu demokracji bezpośredniej. Mentalność z pozoru nieciekawa, bo nacechowana spokojem, równowagą ducha, pozorną powolnością, akceptowaniem autorytetów, punktualnością i dokładnością. No tego tutaj akurat o Polsce za bardzo powiedzieć nie można. Z obcego punktu widzenia. Wydaje się co najmniej dziwne, że to właśnie demokracja bezpośrednia w wydaniu szwajcarskim stanowi jeden z najstabilniejszych systemów politycznych na świecie. Wydawałoby się, że oddanie władzy ludziom winno prowadzić budżet państwa do totalnej ruiny. Jednak przykłady wielu szwajcarskich referendów obalają tę teorię. Obywatele szwajcarscy musieli i muszą ustosunkować się często do bardzo odważnych i nietypowych wniosków, na przykład przedłużenia płatnego urlopu do 6 tygodni, wprowadzenia bezwarunkowego minimalnego dochodu lub likwidacji armii szwajcarskiej. Szwajcarzy jednak udowodnili, że potrafią się rządzić mądrze i dalekowzrocznie, bez ulegania nierealnym sloganom i niejasnym wizjom. Podsumowując, należy stwierdzić, że wiekowa socjalizacja obywatelska, polityczna wola narodu, dyscyplina i pracowitość, odpowiedzialność za siebie i za państwo, skłonność do kompromisów, korzystna sytuacja geopolityczna oraz mentalność i edukacja sprawiły, że Szwajcarzy wypracowali unikatowy, sprawnie funkcjonujący system polityczny, nie mający odpowiednika we współczesnym świecie.